Cześć, tu Ernest. Sezon 10 przyniósł nam wiele zmian. No dobra. Jeśli teraz porównamy aktualną mapę do mapy z poprzedniego sezonu, to rzeczywiście nie było tak wielu zmian, ale uwierzcie mi, że to co teraz jest na mapie, to dopiero wierzchołek góry lodowej. Sezon 10 zabierze nas w podróż w czasie. Będziemy mogli na nowo pozwiedzać nasze stare ulubione miejscówki, nie tylko. Dzięki wyciekom wiemy, że nie tylko powrócą stare miejsca, ale niektóre zostaną przeniesione w czasie jeszcze dalej. Teraz pozwolę sobie zacytować osobę, która zaprezentowała nam sezon 10. Świat, w którym gracie dziś, może być inny od tego, w jakim zagracie jutro. Zanim jednak przejdziemy do nadchodzących zmian, to pozwólcie, że przedstawię wam co nowego jest na mapie na dzień dzisiejszy. Wraz ze startem sezonu, kula nie wytrzymała napięcia, które gotowało się w środku niej. Punkt zerowy stworzył wokół siebie strefę niskiej grawitacji. Jak widzicie, samochody, kamienie i inne różne obiekty dosłownie zatrzymały się w czasie. Zauważcie też, że zasilanie do Neo wykrzywionych padło i kablem nie przepływa już żadna energia. Do tego punkt zerowy służy graczem jako wyrwa. Wystarczy go dotknąć, aby wyskoczyć z nieba. Punkt zerowy spowodował na mapie jeszcze jedną anomalię. Przez wielką wyrwę na niebie, tuż nad stęchłym składem wleciał meteor. Na szczęście on także zatrzymał się w czasie. Można na nim normalnie wylądować i pozbierać przedmioty. Co ciekawe, jest tutaj otwarta kapsuła przybysza, ale nie wiemy, gdzie on się teraz znajduje. Będąc na meteorycie, automatycznie otrzymacie moc skokoska, co oznacza, że bezpiecznie możecie zaskoczyć na dół. Całość wydaje się być równie niestabilna co punkt zerowy. Łatwo zauważyć, że wokół meteoru i smugi za nim miga dziwna powłoka. A pod meteorem zostały cofnięte zniszczenia właśnie tego meteoru. Wypasionej wyrwy już nie ma. Powróciły za to fabryki w całej okazałości. Są takie same jak kiedyś. Chwilka sprintu dalej i jest oczywiście stęchły skład. Też nie naruszony. O, i powróciły kontenery na ciężarówce. Wielki szkielet potwora został udekorowany różową farbą, a wokół niego różowe kwiatki tworzą pewien symbol. Są tutaj także drzewa z różowymi koronami. To jednak nie jedyne rzeczy, które wróciły na mapę po kilku sezonach. Drewniany statek kosmiczny w tym miejscu został zastąpiony wielkim krzesłem, który został zamieniony na sanki w sezonie 7, a później na właśnie statek kosmiczny w sezonie 9. Dzisiaj, jak już mówiłem, jest to znowu krzesło. W tej budce niedaleko oazy odpoczynku skrywa się Pan Miś. Jeśli go zniszczycie, to odkryjecie skrzynkę, na której zrobił przysiad. Transformers za to teraz przypomina robota, który walczył z potworem. A bus bojowy, który kiedyś się tutaj rozwalił, zniknął. Kamienna rodzina za to zdaje się nie być. Dziwne. Pewnie wyrwa gdzieś się porwała. A domek w Meksyku, który kiedyś był pełen krzeseł, teraz jest pełen TV-ków. Dobra, to chyba tyle ze zmian na mapie. Teraz omówię wam przeróżne małe zmiany oraz przedstawię wam różne podpowiedzi co do tego, które stare miejscówki wrócą oraz jak się one z czasem zmienią. Chciałbym zacząć od mokrych moczarów. Mokre moczary to był bagienny teren, który był na mapie od początku gry. Mokre moczary były bogate w ciemne drzewa, grzybki, a w sezonie 4 pojawił się tutaj nawet plan filmowy. I to nie było takie złe miejsce. Nie lubiłem tylko tego skakania w wodzie, a tak to z chęcią mogłem tam polecieć. Było tutaj zawsze dużo skrzynek. W sezonie 5 wyrwa wpuściła na mapę piasek i tym sposobem mokre moczary zostały kompletnie zastąpione pustynnym terenem. Pustynny teren nie jest taki zły, ale chętnie go poświęcę, żeby móc znowu odwiedzić stare miejsca na mapie. Zacząłem od mokrych moczar, ponieważ podpowiedź na temat ich powrotu w karnecie bojowym jest pierwsza z kolei. Za 14 poziom karnetu bojowego w tym sezonie możemy odblokować graffiti mokrych moczarów, na którym przy okazji pojawił się śliski syren. Skin, który fabularnie pochodził właśnie z mokrych moczarów. To graffiti to jednak nie jest moim jedynym dowodem na to, że mokre moczary powrócą. To graffiti nie miałoby aż tak wielkiego znaczenia, gdyby nie to, że na pustynnej części mapy jedna z tych małych chatek została zarośnięta grubymi gałęziami ciemnego drzewa. Jeśli przypominają wam one te, które były w mokrych moczarach, to nic dziwnego. Mam przeczucie, że to pierwszy krok wielkiej metamorfozy tego miejsca. Dopiero się przekonamy, w jakim tempie te zmiany będą się rozrastać. Ja już mam zapięte fasy i nie mogę się doczekać, a wy? Chciałbym też zauważyć, że znak witający nas w oazie odpoczynku także się zmienił. Tematyką przypomina mi bardzo mokre moczary. Z uwagi na to drzewo w tle, zamiast palmy i świetliki? Następna miejscówka, która moim zdaniem na pewno w jakiś sposób powróci, to Karkołomne Kino. Karkołomne Kino to kolejna miejscówka, która jest bezpośrednio wspomniana w karnecie bojowym. Przypomina nam o tej miejscówce także graffiti, ale ze sceną walki Omegi z Karbidem. Dla tych, co nie wiedzą, to Karkołomne Kino było miejscówką, która została dodana na północno-wschodniej części mapy, na start sezonu 4. Na początku był tutaj wielki krater, pozostawiony przez meteor, ale z czasem Karkołomne Kino zostało odbudowane.
Karkołomne kino było kinem samochodowym. Wiele osób polubiło tę miejscówkę i odbyło się tutaj kilka ciekawych wydarzeń. Kilka razy na tym projektorze został wyświetlony przebiegający Ralph w ramach współpracy Fortnite z pewnym filmem kinowym. Jeszcze wcześniej odbyła się tutaj projekcja filmu stworzonego przez społeczność. Ten film skupiał się właśnie na konflikcie Omega i Karbida. Karkołomne było z nami na mapie do połowy sezonu 7. Pewnego dnia w tamtym sezonie Karkołomne zostało zastąpione przez Podium. Obecnie na miejscu Karkołomnego kina jest dżungla i słoneczne stopnie. Niedaleko słonecznych stopni pojawiła się mała podpowiedź co do powrotu tej miejscówki. Na tej malutkiej górce zostało rozłożone mini kino na otwartym terenie w tematyce słonecznych stopni, co podpowiada nam, że to właśnie słoneczne stopnie zostaną zastąpione lub pomieszane z Karkołomnym kinem. Jest tutaj nawet ten sam znak z nazwami filmów granych w Karkołomnym kinie. Na ten moment możemy wyczytać, że w tym miniaturowym kinie grają film o nazwie Przygotujcie się na kolizję. Następna lokacja, która została wspomniana w karnecie bojowym, to wykrzywione wieże. Graffiti za 62 stopień karnetu bojowego przedstawia nam wycinek mapy, na której widać stare wykrzywione wieże. Takie właśnie wykrzywione wieże były z nami od drugiego sezonu do końca 8 sezonu. W sezonie 8 pod koniec wykrzywione zostały zniszczone przez kamienie, które wystrzelił wulkan, a w 9 sezonie powstały neowykrzywione. Co ciekawe, w przypadku wykrzywionych wież, sprawa zapowiada się o wiele ciekawiej. Jest tutaj wzmianka nie tylko o oryginalnych wykrzywionych, ale w plikach dzięki Forteremu wiemy, że są wzmianki o tak zwanym Tilted Town, czyli wykrzywione miasteczko. Dzięki dalszym odkryciom Forterego wiemy, że wokół neowykrzywionych pojawi się niebieska sfera, a gdy przez nią przejdziemy, to usłyszymy jeden z tych 5 tematycznych dźwięków. Każdy z tych dźwięków ma podtytuł Western, co oznacza, że neowykrzywione powoli zmieszają się z dzikim zachodem. W tle widzicie teraz nagranie z neowykrzywionych, ale już Hypexa, po nadchodzących zmianach. Hypex dodał, że nie udało mu się podmienić budynków. Jak coś, to budynki też zostaną zamienione. O, i tutaj ma uwaga. Na nagraniu w tle Hypex zastąpił Dusty Depot, czyli stęchły skład, modelem westernowych wykrzywionych. Jak już mówiłem, nie ma tutaj tylko budynków. Dowodem na to są jeszcze inne wycieki przedstawiające westernowe budynki flika gry, poświęconych właśnie wykrzywionym. Neowykrzywione zostaną cofnięte w czasie. Elementy otoczenia zostaną zamienione elementami westernowymi. Widać na przykład po tym drewnianym moście. Inną podpowiedzią są stare wozy. W wykrzywionych pojawi się nawet mała kopalnia. Tak wykrzywione wieże będą wyglądały na mapie po najbliższych zmianach. Widać, że asfaltowe drogi zastąpi błoto oraz pojawi się nowa rzeczka. Okej, są tu jacyś fani spawalni spłuczek, lepkiego lasku lub golfowego gniazdka? Niestety te 3 miejscówki zostały pominięte w karnecie bojowym, ale mam dla was, w sumie to dla nas, bo też jestem fanem tych miejscówek, dobra wiadomość. Na mapie można dostrzec pierwsze etapy powrotu tych miejscówek. Zaczynając od lepkiego lasku, mojego ulubionego usuniętego miejsca, to na małej górce obok lepkiego pojawiła się kamienna głowa. Dla niektórych z was może to nic nie znaczyć, ale w 5 sezonie, w tym właśnie miejscu przy lepkim lasku, pojawiła się ta głowa. Stała tutaj, zanim nie została przyniesiona, chyba w 6 sezonie. Ja uważam i trzymam kciuki za to, że to jest pierwszy krok do powrotu lepkiego lasku. Co do spawalni spłuczek, to w tym miejscu, na zimowym terenie, pojawił się ogromny kibel na słupku i nie bez powodu. Ten kibel na słupku to była ikona spawalni spłuczek, zanim została zasypana śniegiem w sezonie 7, tak jak lepki lasek. W środku tej wieży jest wystawa futurystycznych tronów ze spawalni spłuczek. Spawalnia i lepki to 2 miejscówki, które były w Fortnite od początku do sezonu 7. Co do golfowego gniazdka, to na mapie jest jedna mała podpowiedź co do tego miejsca. Na dachu tej oto chatki wylądowała tabliczka, która w 5 sezonie witała nas w golfowym gniazdku. Golfowe gniazdko było z nami od 5 sezonu do aż chyba 8 sezonu. W sezonie 8 golfowe gniazdko zostało zastąpione wulkanem i dżunglą. I to w sumie tyle ze wszystkich sekretnych podpowiedzi. Dajcie znać, na którą z tych miejscówek czekać najbardziej. Jeśli coś pominąłem, to też piszcie śmiało. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.